Także siema widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Troszeczkę mnie tutaj nie było, no ale będziemy ci nadrabiali zaległości, ponieważ zobaczycie sobie najprawdopodobniej pika z ikonu. Zobaczycie najprawdopodobniej, to na pewno zobaczycie, party buga, którego wykonałem już wcześniej. No i paczkę z przyszłą gwiazdą FIFA Ultimate Team, tak po prostu. Bawię się też w nowe ustawienia, ponieważ niestety udostępnianie gry przez Xboxa troszeczkę się zmieniło, w związku z czym muszę testować inne ustawienia. No a my przejdźmy sobie do zgłoszenia pierwszego SBC o ikony. O ikony o 89+, w wersji w paczce. Po prostu w paczce dam sobie to do ulubionych. No ale w międzyczasie możecie sobie zobaczyć właśnie tego party buga oraz paczkę z przyszłą gwiazdą Food. Także myślę, że szału nie ma, wiadomo czego nie urywa, ale dzisiaj przypalamy sobie, troszeczkę przepraszam was za mój seksowny głos, ale podziębiony jestem troszeczkę. Przypalamy sobie taki oto zespół, wszystkie te karty są niewymienne, lecą one sobie na przypałkę, bo i tak nie ma z nimi co robić. W tym, no Luka Modlić to przede wszystkim za fajny zawodnik, ale myślę, że lecimy sobie po prostu z przepaleniem tego oto zespołu, ponieważ myślę, że ikonka dzisiaj wleci, oprócz tego parę paczek. Nie wiem, czy zagramy mecz, bo muszę kupić Xbox Live Golda niestety, no bo się skończyła ta subskrypcja. Ale no, mówi się trudno, także no ten pick, ogólnie ten pick Future Stars, party back i tak dalej, no nie wyszedł na dobre, w związku z czym trzeba to nadrobić i otwórzmy sobie może paczkę 8 piłkarzy z La Liga, zobaczymy co będzie w środku. No bo mówię, też sporo nie nagrywam, miałem problemy z internetem, w związku z czym nie dograłem ligi weekendowej do końca. Odbierzemy sobie nagrodę oczywiście, a teraz mamy Marco Asensio. No dobra, 83, nie jest najgorzej, no bo to jest jednak mimo wszystko traf 83. A właśnie, może teraz sobie przejdziemy do odebrania nagród za wielkie Food Champions, bo tam też mam rangę jakąś tam chyba 7 albo 8 albo jeszcze gorzej, nie wiem. Ale no za dobrze to nie jest, no bo nie miałem czasu, rozegrałem chyba tylko 5 spotkań w Food Champions, no a resztę zostawiłem, ponieważ mój internet odmówił mi posłuszeństwa, w związku z czym nie było jak grać. No niestety takie życie, ale detoks od FIFA dobrze mi zrobił. No i też nie miałem jak nagrywać, aha, ranga 9, więc jeszcze gorzej. No tak, nie możemy tego odebrać, bo muszę kupić Xbox Live Gold, także super jej. Na to sobie poczekamy, to odbierzemy sobie, albo sam sobie odbiorę, nie wiem, zobaczymy, bo to są na tyle słabe nagrody, że tam raczej nic nie będzie. Fajne koszulki swoją drogą, a my przejdźmy sobie do paczek, bo to też mnie bardzo interesuje, no przede wszystkim paczki przydałoby się otworzyć. No bo fajnie było trafić coś dobrego, tym bardziej, że w paczkach jest mnóstwo kart specjalnych do trafienia. Nam najprawdopodobniej się to nie uda, trafienie tej jednej z tych kart, bo my trafiamy łoniakiego Williamsa. Ale jestem dobrej myśli i tutaj mamy w środku oprócz niego Martiala, okej. Szkoda, że nie wcześniej, bo wcześniej miałeś dużo lepszą wersję, ocenioną na 89 bodajże, już teraz chyba na 90 po zwycięstwie z Barceloną, tak mi się wydaje. No dobra, kolejna paczka, duża złota paczka, a może złota paczka premium po prostu, tam chyba gwarantowany 80+, był, jest zawodnik, ojejku, kim ty jesteś człowieku? W Niemcy bramkarz, Leno. Złota paczka piłkarzy Prime, jest to paczka niewymienna, zobaczymy co ona kryje sobą w środku. No może coś dobrego, no kurde, tyle nie grałem w FIFA i jej mi się nic nie odwdzięcza, no mogliby chociaż trafić, dać coś lepszego niż Wirtza. No ale, no 82, teoretycznie nie najgorzej, bo mam jeszcze Zakarię, Poupa, ale to nie jest dobra paczka, to wszystko idzie sobie na Quicksa. Złota paczka premium, 24 karty, 7 rzadkich, no więc nie najlepiej, ale zawsze coś, bo myślę, że no, walkoutu chyba nie ma, chyba że źle coś przeoczyłem. Bramkarz, Nick Pope, nie, Ramsdale 82. Powiem wam tak, gdybym był fanem Arsenalu, to bym się cieszył, ale jeżeli nie jestem fanem Arsenalu, to się za bardzo nie cieszę. Oprócz tego jakieś tam karty dosyć słabe. Rzadki piłkarz 75+, zobaczymy coś w środku będzie.
No może, może się uda, ale oj, to może być ciężkie, żeby coś tutaj się udało trafić lepszego. L.O. Ginter. Ginter 80 z paczki, 75 plus, no nie jest najgorzej, ale na to liczymy. Tym bardziej, że z tej paczki potrafi sypnąć. Potrafi sypnąć, tylko że chyba nie jest to najlepszy moment na otwieranie paczek. No bo jak sami widzicie, to wygląda mocno, mocno średnio. No i no zobaczymy, po prostu zobaczymy. Więc co, może otwórzmy sobie małą złotą paczkę piłkarzy Prime, zobaczymy, czy coś w środku będzie. No chociaż jeden solidny traf, aj, to nie jest dobra przepowiednia, to nie jest dobra wróżba przed tą paczką z ikoną. Mamy Jordana Hendersona, 83, więc średnio najeżdża, naprawdę średnio najeżdża. Arnautowicz oprócz tego w środku, no ale nie na to liczymy otwierając paczki, no bo jednak Jordan Henderson, no kilka FIF temu to byłby świetny traf, ale w tej FIFie 83 oceny ogólnej on się trafia bardzo, bardzo często. Złota paczka piłkarzy premium, zobaczymy co ona nam przyniesie, potem otworzymy, to jest chyba walkout, bo poszło tak na Dybala? Nie, to nie jest walkout, to jest Correa, już myślałem, że może Dybala. Ale to jest tylko właśnie Angel Correa, nie, Joaquin Correa, Joaquin, bo jest kilka Correa. Nie wiem jak powinno się odmawiać, bo to jest dosyć ciężkie. I przejdźmy sobie teraz do paczki 5x84+. Jak powiedziałem, tak też trzeba zrobić paczka 5x84+, otwierana w tym momencie, bo po prostu potrzebuje foderów. Potrzebuje foderów do tego, że mamy Informa, proszę bardzo. Mamy, kto to jest z Brazylii? Nie wiem jaka jest drużyna. A, Emerson, dobra, Emerson 84. Najgorzej z możliwych opcji, no bo to jest najniższy możliwy overall, ale nie bądźmy złej myśli. I mamy tutaj João Cancelo z tak naprawdę żadnego duplikatu. João Cancelo z Bayernu, Hugo Lloris, Robertson i Partey. Dobra, ja to biorę i przejdźmy sobie do zgłoszenia zbyt całej ikonę. No i Emerson tak jak szybko się przywitał z moim zespołem, tak szybko się żegna. Również żegnam tutaj Winiego Juniora, który rozegrał dla mnie 33 spotkania, 17 goli, 15 asyst. Jako super zmiennik, no to myślę, że jest naprawdę bardzo fajny wynik, ale umówmy się, już go nie używam. Więc to sobie po prostu przepalamy. I myślę, że no co, lecimy po prostu dalej. Lecimy dalej, bo trzeba tą ikonkę otworzyć. Zobaczymy co będzie w środku. Jeszcze został mi skład o ocenie 86. Myślę, że na luzie go wykonam, ale do tego, żeby wykonać to na jeszcze większym luzie, otwórzmy sobie paczkę 11x81+, bo to myślę, że będzie naprawdę spoko opcja. Zobaczymy coś tutaj, mamy walkout, proszę bardzo, mamy walkout, czy to będzie dobry walkout? Brazylia, lewe skrzydło może, dobra, Vini Junior wraca, tak, no dobra, więc się opłacało go przepalić. Mamy 86, szkoda, bo tamten miał statystyki, ale też te statystyki nie były jakieś wybitne. Zobaczymy coś tutaj w środku, mamy Brahima Diaza, o proszę bardzo, więc specjalna karta trafiona. Dwie 86 w tej paczce, ja to biorę, także przejdziemy sobie teraz do zgłoszenia ostatniego SBCO ikonę. Także moi drodzy, no również są konsole, tak jak szybko się przywitał z naszym zespołem, tak szybko się żegna, wszystkie karty niewymienne, ikona zrobiona za darmo. Także lecimy, po prostu trzeba zrobić to, no bo dawno mnie tutaj nie było w ramach rekompensaty. Otworzymy sobie dzisiaj paczkę z ikoną 89+, mundialowa lub prime. Mam nadzieję, że to będzie naprawdę świetny traf, chociaż z tej paczki widziałem, że różnie, naprawdę różnie sypało. Mam nadzieję, że dzisiaj dla mnie posypie naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Ale żeby się przekonać, czy to będzie fajna paczka, musimy oczywiście ją otworzyć, no bo to innej opcji nie ma. Także przejdźmy sobie teraz do tej paczki, zobaczymy co na nas czeka w tej paczuszce, bo to też jest bardzo ciekawe. Paczka ikon Prime lub Mistrzostw Świata, proszę bardzo, na wizji otwieramy. Aha, jeszcze zapomniałem o duplikatach, dobra. No także antyklimatyczne to było, ale mam nadzieję, że... Aha, otwórzmy sobie może jeszcze paczkę z podglądem. Zobaczymy jaka będzie wróżba. No i wtedy przejdziemy sobie do tej paczki. Wiem, że troszeczkę teraz przedłużam, ale stwierdziłem, że może zrobimy sobie tak... Tak po prostu. Zobaczymy co będzie tutaj, no walkoutu nie ma. Jaka narodowość? Francja. No byłbym zadowolony może gdyby to był Francuz. Gdyby to był Thierry Henry, to naprawdę byłoby naprawdę bardzo fajnie, ale na Thierry'ego Henry ja tutaj nie liczę, liczę na coś jeszcze lepszego. Paczka ikony Prime lub Mistrzostw Świata 89. No zepsułem w poprzednim momencie, zepsułem troszeczkę wcześniej. Zobaczymy co będzie, to jest Prime. Zobaczymy, no nie Hiszpania, tylko nie Hiszpania, dobra będzie Butragué. Nie, dobra jest Torres. Ale to nie jest dobry draft, Nawet walkoutu nie ma, nawet tego głupiego walkoutu nie ma, nie wyszedł za kart. No coś się zepsuło, no tyle kart przypomnianych na Fernando Torresa. Ale no dobra, to nie jest nic wybitnego, ale pamiętam, że nim dużo grałem w FIFA 21 chyba. Zobaczmy sobie na jego statystyki, no nie najgorzej, 95 przyspieszenie, 91 szybkości biegu, to wygląda naprawdę solidnie. I co można więcej powiedzieć o tej karcie, no taka wykończenie 90 parę, ma tam 95 chyba, porównamy sobie jego cenę, ile on teraz kosztuje, no pół miliona końców z tej paczki. To jest naprawdę solidny traf, ale no też szału fireworków nie ma.
Otwórzmy sobie może jeszcze jedną paczkę na takie pożegnanie, no, na pocieszenie, może tutaj coś siądzie lepszego. U Fernando Torres, tak jak mówię, no on mi się do składu nie przyda, ale nie narzekam, nie narzekam, bo to też nie jest jakiś mega super fatalny traf. Teraz mamy kolejnego napastnika, Calluma Wilsona, także cóż, na dzisiaj to było tyle. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, do zobaczenia wkrótce i standardowo oczywiście strzeleczka. Trzymajcie się!